Dzień dobry Państwu, nocny taksówka z Londynu się kłania. Jak widać, zmieniłem trochę scenerię, odwróciłem kamerkę. Nie będzie już oglądania tego, co ja widzę przed oczami. Będę ja. Miło mi. Dzisiaj dla Państwa przygotowałem krótką informację i jakby przyczynek do zastanawiania się. Mianowicie dzisiaj od północy radio podaje, że Thomas Cook, taka bardzo renomowana firma turystyczna tutaj w Wielkiej Brytanii, w Egipcie ewakuowało 300 swoich gości z hotelu w Burgadzie z tego względu, że angielskie małżeństwo przebywające tam na wakacjach zmarło w bardzo niewyjaśnionych okolicznościach. Egipcjanie twierdzą, że oni zmarli z przyczyn naturalnych. W każdym razie Brytyjczycy postanowili, czy ta brytyjska firma postanowiła ewakuować wszystkich swoich gości z tego hotelu. Mi się tutaj nasuwa skojarzenie z tym, co się stało z Magdą Żuk w zeszłym roku, kiedy ona pojechała do chyba też Burgady właściwie. W każdym razie do Egiptu i tam nagle po 2 czy 3 dniach dostała choroby psychicznej, takiej nagłej. To jest bardzo dziwne. A później w ciągu następnych kilku dni jeszcze wysyłała takie dramatyczne wiadomości do Polski na jakieś messengery, kontaktowała się ze swoim chłopakiem z niemieckim paszportem, Polakiem. Całkiem bardzo zakręcona historia. Generalnie do dzisiaj nie wyjaśniona. I o ile mi wiadomo, to prokuratura, która miała bardzo mocno jakby toczyć tą sprawę, to nie stanęła na wysokości zadania. Ale tak mi się skojarzyło z tą Magdą Żuk. I ja nie pamiętam, żeby kogokolwiek tam ewakuowano, czy żeby mówiono o jakimś generalnym zagrożeniu, albo żeby chociażby wstrzymano sprzedaż wakacji do Burgady, czy gdziekolwiek do Egiptu, dlatego że Magda Żuk zmarła. Sprawę zamieciono pod dywan generalnie. I jest to bardzo smutne i pokazuje, jak nas traktują Polaków za granicą. No cóż, taki przyczynek do przemyśleń dla Państwa na ten weekend. Tak czy owak, życzę miłego weekendu. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam do kolejnych vlogów. Mam kilka tematów na myśli, które będę tutaj z Państwu przedstawiał. Tematy, które dotyczą nas wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. Nocna taksówka się kłania. Dziękuję.